cóż, no, tak jak przed każdym meczem Derburem było z takich sporo emocji przedmeczowych. Ja starałem się nie reagować na te emocje, ale wyczuwałem w drużynie, że te emocje są. Ci zawodnicy, którzy grali w Resowi, grają teraz w Stalowej Woli. No ale chciałbym się skupić na tym, co się działo na boisku. A mi się wydaje, że sporo się działo na boisku. W pierwszej połowie szczególnie. Było takich z obu stron sporo akcentów takich typowo piłkarskich. I gra mogła się podobać. Moim zdaniem to był taki wysoki drugoligowy poziom, jeśli chodzi o pierwszą połowę. No i w takim najmniej oczekiwanym momencie strzeliliśmy bramkę, bo ja już praktycznie zrywałem się i zamierzałem udać się w kierunku szatni. No cóż, taktyka musiała ulec zmianie trochę w drugiej połowie. Byliśmy troszkę spokojniejsi, czekaliśmy na rywala, ale wiedzieliśmy, że rywal nie odpuści, że rzuci się, że tak powiem, do nas, zacznie wysoko, bardziej wysoko grać, zacznie agresywniej grać. Tak też to miało miejsce. Zdecydowanie więcej walki, agresywnej walki z obu stron. Ja myślę, że to też się mogło podobać. Mieliśmy swoją sytuację, Walaszczyk miał znakomitą sytuację na 2-0. No, bramkarz się dobrze zachował. No, potem obawialiśmy się tych trudnych piłek górnych na wysokich zawodników Stali, no, ale bardzo się cieszę, że wytrwaliśmy do końca. Także zespół, jak gdyby to zwycięstwo z Olsztynem, zwycięstwem na wyjeździe i myślę, że teraz już każda z drużyn drugoligowych musi się liczyć z drużyną Resowi, bo nie będziemy chłopcami do bicia. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie trenerze. Proszę, przygotowaniowca. Ja się też przychylę do opinii kolegi, że mecz naprawdę taki z wyrachowaniem, czy ta pierwsza połowa i oni i my, jakieś tam wyrachowanie było w tych działaniach. Może tych akcji takich składnych, płynnych, czy sytuacji bramkowych w naszym wykonaniu może było mniej niż w Resowie, bo Resowia tam kilka razy nam zagroziła strzałami, szczególnie ze skorowicnej też z dystansu. No, tu co nadmienił też trener, że za dużo było w głowach, ja ich uspokajałem, szczególnie tych chłopaków, co właśnie grali w Resowie. Ta ambicja u nich, no, była przez ten cały tydzień, widać było na tym treningu, oni o tym myśleli. Na boisko trochę pokazało, że zbyt sztywno, te 45 minut to, no, myślę, że jedno ze słabszych w naszym wykonaniu w tym sezonie. No ale to chyba też i no, przeciwnik nam na tyle pozwolił, że nie było tego grania, które tam sobie założyliśmy. No i atak pozycyjny, wiadomo, no mamy problemy, nakłada się i wyszkolenie techniczne, i ruch, i gra bez piłki. No, jest problem, zagnieściła się sobie i potem oprócz sytuacji Gilara, która uważam to była setka, którą mógł strzelić i byłoby 1-1 na pewno. Nie potrafiliśmy sobie jakiejś klarownej sytuacji stworzyć. Szatni są podłamani, ale ja im mówię, no, trzeba ich tam wesprzeć w jakiś sposób, bo jeszcze są dwa mecze i ta runda może być dla nas na plus zapisana. Ale jeszcze te dwa mecze trzeba po prostu się skoncentrować i myślę, że będzie dobrze. Ja. Proszę bardzo, pytania, przedstawiamy się. Marek Jelarek, ja pamiętam, że chyba zabrakło takiego lidera środka pola, bo dzisiaj Danielowi Rodawcowi nie wyszedł za bardzo ten mecz. No myślę, że Daniel już tak dwa, trzy mecze już troszkę tak jest w słabszej dyspozycji na pewno, ale no, jest to zawodnik, który u nas wykonuje dużo stałych fragmentów gry, pod którego tam pewnie ustawiamy. No i trzymał go dlatego tak nieraz dłużej na tym boisku, bo dzisiaj na pewno wcześniej się nadało do zmiany, ale no liczyłem na jego rzut wolny, czy dobre dośrodkowanie, bo umie to zrobić. No, na pewno dzisiaj nie był to jego znakomity występ, a myślę, że stać go. Pogadamy sobie. Myślę, będzie dobrze. Proszę bardzo, kolejne pytania. Tomasz Szeliga, Nowiny. Panie trenerze, do trenera Stali jeszcze. Ja tak nie zauważyłem za bardzo tej takiej agresji jak na mecz derbowy, nie wiem. Rzeczywiście tak walczyli na 120%? Czy? Uważam, że walczyli na tyle, na ile potrafili. Nie wiem, czy to było 120 czy 100. Na pewno no, dali z siebie na dzień dzisiejszy tyle, ile mogli. Uważam, że dali wszystko. No, ja im nie będę zarzucał, bo złego zdania na ich temat nie powiem. W dniu dzisiejszym na tyle potrafili. Pamiętam, że bramka padła, rozumiem, ze strzału samobójczego, tak? Nie wiem, czy tam Gettinger strzelił, nie powiem. Cieszył się Hajdu. Nie, Hajdu strzelił tą bramę. Hajdu strzelał, Hajdu przedłużył. Tak.
co jeszcze tak przedłużenie pana pytanie. Nadmierna agresja nie popłaca. Ja tutaj też bałem się o to i zwracałem szczególną uwagę, żeby nie było takiej nadmiernej agresji, bo tą agresją się nie wygra meczu. No. Także to w pierwszej połowie było takie obustronne wyrachowanie i agresja wtedy powinna być i wtedy, kiedy potrzeba, prawda? Czy element podwojenia, czy potrojenia i oni się wtedy muszą odwrócić. A tu z takim nastawieniem, żeby coś komuś, nie wiem, krzywdę zrobić, to bardzo się cieszę, że właśnie takich akcentów nie było, bo tu było więcej, zdecydowanie więcej akcentów piłkarskich było w tym spotkaniu i z tego się należy cieszyć. Tylko tych sytuacji podbramkowych z jednej i z drugiej strony prawie zero takich stawia. No dobrze, tak zwykle bywa. W meczach takich właśnie derbowych to czasami jedna sytuacja decyduje. No, tak, taktyka musiała ulec zmianie trochę, ale to co trener tu podkreślił, my zagęściliśmy grę obronną, no, nie pozostawało nic jak gdzieś tam rzucać i próbować jakimiś długimi dośrodkowaniami grać w drużynie przeciwnej. No, to jest normalna rzecz. No. Tutaj otwarty nie był na tyle, żeby nie wiem, żeby na granicy ryzyka grać w grze ofensywnej, czy jedna, czy druga drużyna. Trenerze, ma pan problem troszeczkę z prawymi obrońcami, znaczy z bokami obrony, z lewą i z prawą stroną. Co się dzieje z Iwańskim? Tak zniknął jakoś tak. No Iwański nie złapał się po prostu do kadry meczowej. I tyle, musiałem go zostawić w domu. No parę błędów w meczu z Elblągiem, w meczu u siebie ze Świtem, no to tak głównie jego babcia anginę za utratę tych bramek, no powoduje to, że człowiek traci zaufanie, no do obrońców trzeba mieć zaufanie, prawda, i on w tych elementach zawodził, dlatego no dzisiaj postawiliśmy na takie rozwiązanie, jeśli chodzi o tyły, no i Iwański został w domu, ale to nie znaczy, że jeszcze nie będzie brany pod uwagę. Bo tak jak pan tutaj słusznie napomknął, są problemy, jeśli chodzi o bok obrony. Proszę bardzo. Pamiętam, że nie wypada ktoś za te żółte kartki na następny mecz? Nie. Głupia strasznie kartka. Właśnie. Te karty się tak trochę wszystkie takie. No nie potrzebne. No. Proszę, są jeszcze trenerów? Jeżeli nie ma, dziękuję panu.